TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Witam Państwa wszystkich na konferencji prasowej. Tak jak już w nawiązaniu do świadczenia, które klub wydał, chciałem powiedzieć, że decyzją zarządu od dnia 1 listopada bieżącego roku nowym trenerem został pan Marek Leciałowski. Rozstanie z poprzednią ekipą trenerską musiało nastąpić ze względu na niezadowalające osiągane wyniki sportowe pierwszej drużyny. Po pierwszej kolejce, tej jesiennej, która w zasadzie się zakończyła, nasza drużyna powinna się plasować w pierwszej połowie tabeli, tuż za plecami drużyn, które aspirują do awansu, natomiast z niedużą stratą do właśnie do tych drużyn. No tak się nie stało i w związku z tym no musiała nastąpić pewna zmiana jakościowa. Poza tym te ostatnie spotkania, styl gry, jakość gry piłkarzy no nie rokował, że stosunkowo w niedługim czasie możemy osiągnąć pewien postęp, który odwróci tą sytuację drużyny. Dlaczego pan Marek Leciałowski, trener, no jest osobą z przeszłością niebieską. Znacie Państwo jego dorobek piłkarski, trenerski. Jest osobą stąd, z Chorzowa. Zna realia klubu, w którym przyjdzie mu pracować. Zna specyfikę tego klubu. Zna piłkarzy. No a przede wszystkim posiada odpowiedni warsztat trenerski i co najważniejsze doświadczenie w przejmowaniu zespołów w trudnej sytuacji. Historycznie Państwo też wiecie, o czym mówię. Zespoły Piasta, Gliwice, Górnika Zabrze czy Awans no, już sporo lat temu do Ekstraklasy z obecnym tutaj ruchem Chorzów. Także witamy na pokładzie. I jestem przekonany, że te cele, które sobie, że tak powiem, stawiamy krótkie, czyli następny mecz, najlepszy, wygrany, tak, na to bardzo liczymy. No i oczywiście nie schodzi nam ten cel, o którym wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy jeden, czyli krok po kroku w małych, że tak powiem, awansach po wygranych meczach najbliższych. No, jednak awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Jeszcze raz zasygnalizowałem tą sytuację, która poprzedzała i zatrudnienie mnie w Chorzowie i podjęcie decyzji, żeby przyjąć właśnie taką propozycję. Rzeczywiście był to taki bardzo dynamiczny, trudny czas dla mnie. Z jednej strony pracowałem w sztabie ludzi bardzo doświadczonych, którzy tworzyli i tworzą w dalszym ciągu klimat, w którym każdy z członków sztabu się rozwija. Zespoły, w których funkcjonowaliśmy, również szły do góry i to dla mnie jako trenera zawsze było, w dalszym ciągu jest i będzie też w sensie jakiegoś myślenia, wielka wartość. Tutaj i Waldek, i Tomasz, i każdy z trenerów, którzy współpracowali, współpracują. Tutaj cieszyłem się zawsze na tą współpracę, zawsze dużo dobrego z tego wynikało. Ale wiemy o tym, że piłka jest i zaskakująca, i nieprzewidywalna. I tak naprawdę bardzo konkretne pytanie ze strony właściciela, współwłaściciela, ze strony tutaj pana prezesa, który jakby tutaj bezpośrednio kieruje tym przedsięwzięciem, jakim jest Ruch Chorzów, odnośnie podjęcia współpracy. Rzeczywiście trudno z jednej strony opuścić miejsce, które wiemy o tym, że jest wzrostowe, ale z drugiej strony, tak jak tu powiedziałem na konferencji, część mnie jest tu w Chorzowie jako zawodnik, też jako trener. Czuję, że tutaj coś zostawiłem później, pracując w sztabie szkoleniowym. Za każdym razem
bez względu na funkcję pełnioną, starałem się po prostu pomóc. I też odbieram tą sytuację w tej chwili jako rodzaj właśnie takiej z jednej strony mojej pracy, jakiegoś tam powiedzmy rozwoju, ale w dużym stopniu, żeby pomóc miejscu, bo uważam, że to miejsce zasługuje na to, żeby się rozwijać jeszcze bardziej i żeby robić postęp i tak jak tutaj pan prezes wspomniał, żeby krok po kroku iść w górę. To było odpowiedź, panie trenerze, właśnie czy był jakiś moment przynajmniej zawahania, to po pierwsze, a po drugie, czy jak trener Fonali zareagował, był zdziwiony, czy nawet poparł tą propozycję i doradził coś celnego? Te dwa dni, jakby to można to określić, to był jeden wielki moment zawahania, czyli zawieszenia i że tak powiem, refleksji takiej bardzo głębokiej i poważnej nad aktualnym stanem, czyli miejscem, gdzie jestem, swoim miejscem i moim wpływem na to, co się dzieje i z drugiej strony nad tym miejscem, w którym teraz się znajdujemy, gdzie też z jednej strony na pewno miałem, chociażby ze względu na to, że tutaj jestem z Chorzowa, te informacje do mnie docierały w większym lub mniejszym stopniu, ale to nie są nigdy te informacje, które one są od środka, które dotyczą tak naprawdę drużyny, że człowiek wie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tak naprawdę ze względu nawet na jakąś tam normalność i higienę życia nie byłem aż tak bardzo zainteresowany, żeby w to wszystko wchodzić i te dwa dni troszeczkę zburzyły ten, jak to się mówi w cudzysłowie, spokój w patrzeniu na ten zespół, tylko taka jedna wielka burza mózgów się rozpętała. Więc to był taki intensywny czas analizy, jakbym to nazwał. A jeżeli chodzi o to, co wspomniałem wcześniej, o współpracowników na czele z Waldemarem Fornalikiem, my działamy na zasadzie partnerskiej, na zasadzie współpracy dojrzałych mężczyzn, którzy wiedzą, na czym życie polega i Waldek w normalnej rozmowie widzi, że życie tak się toczy, że gdzieś tam jest jakaś szansa, jest jakaś możliwość, jest jakaś potrzeba i trener po prostu reaguje na rzeczywistość i on ze zrozumieniem, a podejrzewam też, że z pewną jakąś tam, nie wyraził tego, ale z jakąś tam satysfakcją, że to akurat też ktoś do mnie się zwrócił z zapytaniem, bo tutaj nie była ani propozycja na początku, tylko na początku było zapytanie, żeby pomóc. I stąd też wyniknęła później jakaś tam głębsza dyskusja i na koniec też cieszę się, że w takim klimacie, nie chcę powiedzieć, że się rozstaliśmy, ale jakby zamknęliśmy pewien etap współpracy w Piaście Gliwice, tutaj mam na myśli i ludzi zarządzających klubem, bo też mogliby inaczej zareagować. Ja też miałem umowę tak skonstruowaną, że niekoniecznie mogłem sobie tak po prostu odejść w dżentelmeńskim uścisku dłoni, a Piast i ludzie zarządzający klubem na czele z panem prezesem Pawłem Żelemem po prostu wykazali klasę wielką pod tym względem. Także tutaj też wielki szacunek i dziękuję. Wychodząc z szatni Śląska, Piasta, też taki mi się analogiczna sytuacja przypomniała, wychodząc ze szatni Śląska, idąc do reprezentacji Polski, ale w tej chwili wyszedłem z szatni Piasta i powiedziałem, że w sercu mam satysfakcję, że pracowałem z takimi ludźmi i ta satysfakcja jest i ona pozostanie. Bardzo proszę. Panie Grzegorzu, Katowicki Sport, panie trenerze, co ze sztabem szkoleniowym? Ile sobie, nie wiem, panu czasu daje na skompletowanie sztabu, jak to będzie wyglądać? Z uwagi na to, że bardzo mało czasu mieliśmy do przygotowania się, jeżeli chodzi o ten poprzedni mecz, który już jest za nami, też zobaczyłem, czy przeanalizowałem, jak ludzie pracowali. Mówię tutaj o... To są rzeczy bardzo trudne, bardzo wymagające jakieś tam, powiedzmy, kompetencji, przygotowanie do meczu i uznałem, że jest to w tym wszystkim wartość, którą należy dobrze spożytkować i umówiłem się z całym sztabem szkoleniowo-organizacyjno-medycznym, że pracujemy w tym składzie co najmniej do końca tego roku, a sami sobie odpowiemy w międzyczasie na pytanie, czy ta współpraca nas interesuje. Ja w jakiś sposób wyznaczę kierunek tej współpracy, ale też z drugiej strony ja cały czas działam i staram się działać na zasadzie partnerskiej, że to
ludzie, z którymi współpracuję, żeby się rozwijali, żebym ja też również czerpał satysfakcję ze współpracy z ludźmi, z którymi jestem na co dzień. Także tutaj w tej chwili taka jest sytuacja. Obszar przypadek powiedział o tym, jakie były powody ku temu, że się znalazł w Chorzowie, ale tak używając takiego mechanicznego porównania, to dla mnie tak ja się pan trybem, prawda? Ważnym, ale w jakiejś machinie. A tutaj mi się wydaje, że będzie pan bardziej jednostką napędzającą. Czy to jest właśnie coś takiego, co pana skłoniło ku temu, żeby znowu być pierwszym? No nie ukrywajmy, w jakimś tam rozwoju zawodowym ma to znaczenie, kto i jakie wyznacza kierunki. Ja też jestem także taką osobą, gdzie w jakiś sposób przyjmuję tą rzeczywistość, jaka jest. Co mam na myśli? Nie jestem osobą, która gdzieś tam zabiega specjalnie o to, że komuś udowadniać, że ja tam się nadam, że ja tam jakiś tam mam pomysł na to i jak zrobicie tak, jak ja chcę, to będzie świetnie. Tylko spotykam się z ludźmi, ktoś mi proponuje współpracę, tak też było w przypadku naszej współpracy z trenerem Lejczykiem, który zadzwonił do mnie i mówi: pomóż w Śląsku Wrocław, mamy coś do zrobienia, pomóż w Krakowie, coś zrobimy, prawda? I tak to po prostu wyglądało i ja mówię, jest coś do zrobienia i wchodzę w tą rzeczywistość akurat w takiej, a nie w innej roli i staram się wykorzystać swoją wiedzę, swoje doświadczenie i ludzi, z którymi współpracuję, więc wyobrażam sobie to również podobnie tutaj. Może, a na pewno z innej pozycji będę chciał wykorzystać wiedzę, doświadczenie ludzi, z którymi współpracuję. Będę chciał zaprosić ludzi, którzy mają dużą wiedzę, żeby pomogli temu klubowi zobaczyć, czy mamy jakiś problem, a jeżeli zobaczymy jaki, żeby nazwać go, żeby go zobiektywizować również, żeby to nie było tak, że ja sobie coś wymyśliłem, tylko że po prostu wiemy, w jaką stronę chcemy pójść i żeby to było świadome działanie. To pan bardziej chce korzystać z wiedzy i doświadczenia tych ludzi tak w sposób formalny, czy na takiej zasadzie, że po prostu pan ma do nich zaufanie, może zadzwonić, usiąść, spotkać się, czy pan oczekuje, że w klubie pojawią się tacy ludzie? Jakby na pewno mam jakiś tam pomysł na te kwestie, ale tu w tej chwili to jest w moim odczuciu sprawa na pewno ważna, ale nie bezpośrednia, bo bezpośrednia sprawa to jest związana z naszym najbliższym spotkaniem i tutaj moja współpraca, chciałbym ją jak najbardziej, że tak powiem, zawęzić w stosunku, jeżeli chodzi o mnie, w stosunku do drużyny. Tutaj uważam te kompetencje, które tam są, jakieś możliwości, żeby tam jak najwięcej otworzyć i żeby ci zawodnicy wzięli odpowiedzialność w najlepszy możliwy sposób za to, co się będzie działo w najbliższym spotkaniu, bo to myślę, że jest klucz programu. A jeżeli chodzi o te, powiedzmy, wsparcie, czy formalne, czy nieformalne, myślę, że tutaj będziemy szukać życzliwych, dobrych, kompetentnych ludzi, którzy w tym układzie sportowym mogą pomóc nam. Bardzo proszę, Lech Kuczyński. Tomasz Kuczyński, Dzień Niezrodni. Panie Marku, powiedział pan, że te dwa dni spowodowały, że ten spokój został zakłócony i nastąpiła burza mózgu. Czy to, co pan zobaczył wewnątrz, aż tak źle wyglądało? Myślę, że aż tak źle nie, bo może tak powiem, ten wynik, przebieg spotkania i mimo wszystko sposób, w jakim zareagowali zawodnicy na boisku, pokazał, że mimo wszystko mają coś do zaoferowania i ja tak w ten sposób na to patrzę. Na pewno mamy jakieś punkty zaczepienia, jeżeli chodzi o sposób grania. Na pewno mamy jakieś możliwości, jeżeli chodzi o finalizację. Tutaj ten czas najbliższy będzie niesłychanie istotny, żebym mógł każdego z nich poznać, żeby jakby odczytać ich możliwości i jakby zachęcić do tego, że warto dać z siebie tyle, ile mam. Ja nie wątpię, że wcześniej było inaczej, ale powiedzmy, że tymi swoimi oczami będę chciał to i tym, co mam w sobie, tym swoim patrzeniem i w tych relacjach, które tak naprawdę one się teraz dopiero otwierają. Panie Jerzy, gdy pan tak patrzy na tabelę, na to, co pan w tej chwili wszedł, i takie pierwsze wnioski, to myślę, nie wiem, o pierwszej widzę, to jest w tej chwili abstrakcja. Wiadomo, że ten najbliższy mecz jest najważniejszy, ale tak jak pan gdzieś słyszy w kontekście Bogutan za pierwszej widzę, to się panu lampka tylko w głowie zapala, że no, ludzie gdzie, powoli. Jak ktoś mówi w kontekście planów, celów, to ja pierwsze, co mi się otwiera w sobie, że on ma prawo do tego. Tylko
moim prawem jest popatrzeć i moim obowiązkiem jest popatrzeć realnie na rzeczywistość. I myślę, że zdrową sytuacją jest popatrzeć na to, co robimy, na to, co chcemy osiągnąć z perspektywy najbliższego celu. Nie chcemy sobie dokładać ciężaru dodatkowego. Chcemy, żeby wszyscy naokoło wiedzieli, że my pamiętamy o tym, skąd ten klub się wywodzi, jaką ma swoją wartość i my to cały czas wiemy, ale to jest już w tym momencie głęboko w nas zakorzenione i wierzę, że zakorzenione i wszczepione w tych chłopaków, ale tak naprawdę oni, i im to też powiedziałem, oni każdym kolejnym spotkaniem budują swoją wartość. Oni tak jak naprawdę piszą nową historię i teraz jest kwestia, jak ona będzie napisana. Myślę, że tę historię najlepiej pisać poszczególnymi spotkaniami. I te spotkania mamy przed sobą z całym szacunkiem do przeciwnika, do miejsca, do wszystkiego z niesłychanie poważnym nastawieniem. No, poprzednik często zwracał uwagę na to, że ten zespół jest w jego oczach był źle zbalansowany, w sensie, że ten między doświadczeniem a młodzieżą to było gdzieś zachwiane. Jeszcze mówiąc, z czasem już nie dostrzegałem tego i uważałem to za jakąś, w jakimś stopniu wymówka. Nie wiem, jak mam na to patrzeć, czy ruch to jest taka zdrowa tkanka, gdzie to wszystko między doświadczeniem a młodością jest w tym miejscu, gdzie pan oczekuje. Myślę, że w piłce nożnej, w jakiejś naszej specyfice, w której pracujemy jako trener, wszędzie możemy dostrzec jakieś deficyty i to jest, myślę, że naturalne, że szukamy lepszych rozwiązań, szukamy takich optymalnych zestawień osobowych, żeby to było takim, żeby te zestawienie osobowe, czy powiedzmy ta grupa ludzi, z którą pracuję, były najlepszym materiałem do wzrostu, prawda? I z pewnością jakieś deficyty są w tej drużynie, ale też myślę, że są jakieś możliwości. Tutaj ja bardziej bym chciał te możliwości wykorzystywać. A tutaj mamy też czas do końca roku, żeby tak naprawdę tutaj wewnątrz w klubie odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki kolejny krok zrobić. Wiem, że pierwszą decyzją pana poprzednika to było wstawienie Mateusza Bogusza do wyjściowego składu. Tak się złożyło, że pana pierwszą zmianą to było zdjęcie Bogusza z boiska zaraz w postaci pierwszej bramki. Jak po meczu to pytanie zaraz nie padło, ale skąd był taki pomysł? No bo wiemy, że to fantastycznie paliło, a raczej Bogusz się wydał takim zawodnikiem, który jest raczej tutaj nietykalny i taki, który jest właśnie w stanie zrobić coś z niczego. Mateusz jest bardzo utalentowanym zawodnikiem i my tutaj nie mamy nikt z nas żadnych wątpliwości co do tego. Mateusz jest zawodnikiem z ogromnym potencjałem i widać, że w poprzednich spotkaniach bardzo dużo dał tej drużynie. Ale też wiemy, że w tym wieku grając i dając tyle drużynie, nie odbędzie się to bez kosztów. Ja po prostu patrząc na wydarzenia boiskowe zauważyłem, że Mateusz już nie jest, albo będzie mieć coraz trudniej, żeby dać temu zespołowi to, co chce ten zespół otrzymać, prawda? Czyli jakiś pojedynek. Widać, że przeciwnicy bardzo agresywnie na niego wyszli. Nawet można zaobserwować, że tam ktoś szczególnie bliżej niego też był w sensie defensywy i tak naprawdę tutaj po jakiejś tam krótkiej analizie w sztabie zobaczyliśmy, że po prostu trzeba jakiś układ gry zmienić i tutaj się zastanawialiśmy, stąd te decyzje wyszły i taka też była moja decyzja. Tutaj nie było żadnej czy pretensji z mojej strony w stosunku do Mateusza, czy jakiejś tam powiedzmy zawodu. Ja widziałem, że on starał się bardzo, w pierwszej połowie mógł otworzyć wynik raz czy drugi raz, prawda, jednym podaniem czy strzałem i widzieliśmy to. To były bardzo i ciekawe akcje i mogły być finalizacją dobrych zespołowych rozwiązań, prawda, z jego strony. Także tutaj pracujemy, też mamy w tyle głowy, że Mateusz zostanie za chwilę powołany na 3 mecze reprezentacji swojej i też się zastanowimy, jak poprowadzić drużynę, bo wiemy o tym, że to też nie odbywa się bez kosztów. Wydaje się, że drużyna najlepiej jak jest równa i jest wzajemnie uzupełniająca się, a gorzej jest jak jest uzależniona od jednego zawodnika. To jest takie moje odczucie. Zdrowi pan, mając Giela, Kędziowy, Majewskiego, Walickiego, pan poprzednik próbował w tym meczu odgrać dwójką napastników. Pan, nie wiem, wyklucza ten wariant, czy bierze pan też dwójkę? To już końcówkę tego spotkania zagraliśmy z dwójką napastników i tutaj myślę, że to jest jeden z wariantów, który po prostu będziemy brać pod uwagę, bo to jest jakaś tam, powiedzmy, jakiś potencjał, którego nie zlekceważymy w żadnym momencie. Będziemy widzieć, jak będą przebiegały spotkania, jak przeciwnicy będą się ustawiać i będziemy starali się ustawiać zespół tak, żeby wykorzystać to, co mamy. Jeszcze pytanie, bo zamieniając Piasta
Toruń. Zamienił pan też solidny, nowoczesny stadion na stadion, który nie przystaje do dzisiejszych realiów. Czy pan w ogóle śledzi, tak do tej pory z oddali, jakie są plany dotyczące budowy nowego obiektu? I czy pan podpisuje się pod tą częstą tezą, że na tym stadionie już wielkiego ruchu nie będzie? Na tym, dokładnie. Ja się podpisuję pod tezą, że najpierw drużyna się liczy. Jeżeli drużyna sportowo jest na dobrym poziomie, to zagra z całym szacunkiem na każdym boisku. Nie mówimy o stadionie. I myślę, że to jest pierwszy, najważniejszy punkt. Druga kwestia stadionu. Myślę, że tutaj i włodarze klubu, i włodarze miasta mają świadomość, że pewien postęp i kulturowy, i rzeczywistość w sensie odbioru widowisk sportowych zwyczajnie wymagają tego, że powiedzmy te otoczenie boiska, jak to nazwę, czyli trybuny, czyli powiedzmy cała infrastruktura jest niesłychanie istotna. I śledzę to i widzę, że coś się dzieje w tym temacie, ale myślę, że to też nie jest moja rola, żebym w tej chwili się wypowiadał, bo po prostu za mało o tym wiem. Wiem, że może jeszcze takie bardziej osobiste pytanie. Jest to troszeczkę tak, że pan ma coś też samemu sobie do udowodnienia, bo ta poprzednia praca w roli pierwszego trenera w Głowie Letnikiem się skończyła dużym niepowodzeniem. Rzeczywiście, tam jakby sytuacja troszeczkę taka była dziwna, jakby to powiem. Umawiałem się z władzami klubu, że chcemy popracować i później się okazało, że mieliśmy problem, żeby się spotkać i porozmawiać o problemach drużyny. I tutaj nagle z dnia na dzień się okazało, że właściciele, czy w tym przypadku zarządzający klubem, chcą zmienić strategię i tak naprawdę byłem zaskoczony, ale uznałem, że może nawet lepiej, żeby nie rozpoczynać dalszego ciągu i lepiej, że się tak to skończyło. Zresztą widzimy, jak rzeczywistość historyczna później przebiegała w tym miejscu i za każdym razem wydaje się, że tam jakby coś do końca z zarządzaniem chyba nie jest do końca tak jakby uporządkowane. A co do tej pracy jeszcze w Robie Rybnik, przez te 10 lat dodając do Ekstraklasy, tak naprawdę pan dosyć krótko pracował samodzielnie. Dlaczego tak? To się potoczyło, czy to było zamierzone? No, często jest tak, że życie jakby trochę układa scenariusze i w tym przypadku również jest taka sama sytuacja, bo po odejściu z Chorzowa, tak jak wspomniałem wcześniej, pan Nańczyk zaproponował mi współpracę i tak naprawdę przez ten okres to się troszkę tak przeplatało. Ja też, można powiedzieć, odchodząc z Chorzowa, można powiedzieć, że byłem młodym trenerem. Można powiedzieć, byłem trenerem z potencjałem, jak to się mówi, prawda? I może troszeczkę to było też tak, że uznałem, że trzeba gdzieś tam jeszcze chwilę poczekać i tak naprawdę dobrać, czy uzupełnić, czy zobaczyć, jak to gdzieś tam funkcjonuje w innych miejscach. Ludzie jeżdżą na staże, ja uważam, że to jest bardzo ważne i dobre, ale z drugiej strony doświadczenie pracy w różnych miejscach, w różnych środowiskach jest nieocenione i bezcenne. A ta decyzja wtedy o odejściu z perspektywy czasu była dobra? I czy ona należała wyłącznie do pana? Co pan mówi? Wie pan co, to nie jest tak, że się rozstają strony, bo któraś się obrazi. Tylko zawsze dwie strony się spotykają, komunikat często jest różny. Najczęściej jest tak, że to jest wspólna decyzja. Tak bym to nazwał. W tym przypadku również tak było. Ja myślę, że to jest osobna historia, jak to wszystko przebiegało. Mniej czy bardziej ciekawa, ale została tak, a nie inaczej zakończona. Czy powiedzmy wstrzymana, bo to mówiąc o tym, że tu jestem i że jest to jakaś tam powiedzmy kontynuacja, oczywiście z jakimś przedziałem czasowym, czy jakimś tam powiedzmy w sensie jakby dużej odległości czasowej, no to można powiedzieć, że pracuję tutaj w tym miejscu, w którym pracowałem kiedyś, prawda? Ale tamta historia, ona jakby można powiedzieć, na inne opowiadanie jest troszeczkę. To jeszcze tak na moment wrócę do tych starych czasów i wiem, że to też jest na inne opowiadanie, ale bardzo ciepło panu przyjeżdżali kibice na tym ostatnim meczu, wręcz wyjątkowo ciepło. No jak pan to odebrał, czy pan się tego spodziewał, bo wiadomo, że bywały z tym jakieś tam kłopoty. No nie ukrywam, że powiedzmy, że jako zawodnik, ja mam świadomość, że byłem jednym z zawodników, którzy tutaj i spróbowali jakiś tam osiągnąć jakiś rezultat, ale nie byłem, powiedzmy, tym zawodnikiem topowym nigdy, prawda? Tylko zawodnikiem, który często swoją jakąś solidną pracą, jakąś rzetelnością, jakimś takim wkładem, tym takim niewidocznym powodował, że drużyna tam miała te swoje lepsze, mimo wszystko więcej tych lepszych momentów było niż gorszych, prawda? Ale
dlatego też nigdy nie byłem, można powiedzieć, ulubieńcem tłumów i kibiców. I to wydaje mi się oczywiste, ale z uwagi na to, że mam też świadomość i pewnie chyba również z tego względu, że byłem i w tych kilku miejscach, w których pracowałem, też kibice to widzą i też potrafią to docenić i uszanować i w jakiś sposób wyeksponować tą swoją jako akceptację. Panie Marku, czy Pan jest takim trenerem, który też pyta wprost władze klubu, jak się funkcjonuje też problemem nie tylko sportowym, ale ogólnie mówiąc organizacyjnym, czy my porównujemy z tego bezpiecznego gwiazda do tego, no nie będzie, niepewnego ruchu. Czy Pan wprost pytał prezesa, czy tutaj jest wszystko tutaj pod względem wypłat, czy jest koniec pracy, czy Pan też brał to pod uwagę, chociażby swoją. Nasza rozmowa przebiegała w taki sposób, że podejmowaliśmy różne tematy, ale tutaj mogę powiedzieć ze swojej strony, że ten temat, ja tego tematu nie podjąłem, a poprzez i naszą rozmowę, komunikaty, które zostały przekazane ze strony współwłaściciela i tutaj pana prezesa, ja nie miałem żadnych pytań w związku z tym i tutaj jest to dla mnie wielka sprawa, że pod tym względem klub, można powiedzieć, tą swoją taką czy inną historię, ale zamknął, mówię tutaj o sprawach organizacyjnych, prawda, i otwiera nową rzeczywistość i dlatego też wyczuwałem w tych rozmowach, że właściciele, że tutaj zarządzający klubem chcą stworzyć nową rzeczywistość również w jakimś tam układzie sportowym, bardzo im na tym zależy, po prostu to się czuje. No do pana prezesa pytanie. Kibice tak to traktują, że patrząc na kadrę, widzę mocne nazwiska, które być może powinny brylować w tej lidze. Tak się zastanawiam, czy na ile kibice jakby mają prawo wymagać i czy potwierdzi Pan, że w tym momencie spółka nie ma na bieżąco żadnych zaległości względem zawodników i wtedy kibice jakby jeszcze bardziej mogą po prostu od tej drużyny wymagać dobrych wyników. No powiem tak, jak Państwo wiecie, no odziedziczyliśmy pewien spadek i że tak powiem, z tym sobie w tym procesie restrukturyzacyjnym klubu radzimy. Przypomnę tutaj, że jeżeli chodzi o realizację układu naszych zobowiązań wobec wierzycieli, jesteśmy na bieżąco, o czym też na bieżąco komunikujemy, tak? Również regulujemy bieżące zobowiązania finansowe zarówno dla pracowników, jak i piłkarzy, tak? Więc pod tym względem sytuacja jest, nie powiem, że komfortowa, jest trudna, ale aktualnie jest stabilna, tak? I jako zarząd będziemy wszystko robić, żeby dalej tak było, żeby sztab szkoleniowy, piłkarze no, mieli pewien komfort pracy i mogli skupić się tylko na pracy sportowej, na najbliższym meczu, tak? I na kolejnych, że tak powiem, zadowalających nas wszystkich rezultatach. Więc my bardzo sobie cenimy i tutaj też nie tylko w aspekcie stadionu, o czym nie chcę za dużo mówić, bo to jest kompetencja władz miasta, tak? Widzieliśmy na ostatnim meczu duży transparent, tak? I wszyscy wiemy dzisiaj, nie musimy się tu wspólnie przekonywać, że w XXI wieku no, te warunki do gry, mówię w sensie infrastruktury, w sensie kibiców, w sensie ich szacunku i frekwencji, co też nie jest bez znaczenia w efekcie finalnym, tak? I finansowym, tak? Dla klubu, bo to większa frekwencja, nie tylko lepszy klimat, atmosfera, ale też się to przekłada, może nie ogromnie, bo nie mówię tu o jakichś gigantycznych przychodach z dnia meczowego, nie? Takiego wprost, ale jednak tak. Natomiast to tak powiem, robimy wszystko, żebyśmy, że tak powiem, tą spokojną pracę pionowi szeroko rozumianemu sportowemu, mam tu na myśli sztab i zawodników, zapewniali. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, bo jeszcze raz przypomnę, co odziedziczyliśmy, natomiast no, cały swój wysiłek kierujemy w tym kierunku, żeby tak było. Zdradzi Pan, czy warunki ustania z trenerem Dariuszem Fudakiem już zostały dogadane i jeśli tak, to czy będzie to duże obciążenie finansowe dla spółki? Mamy pewien pomysł na zagospodarowanie, być może, tak powiedziałem, tutaj kompetencji wiedzy byłego trenera. Na razie, że tak powiem, no, został odsunięty, jak powiedziałem wcześniej, od trenowania z wiadomych względów. Natomiast no, sytuację jeszcze, że tak powiem, dogadujemy i w najbliższym czasie o tym też zakomunikujemy, tak? Nie może zostać.
Proszę? Może zostać w klubie. No na pewno nie w charakterze, jeżeli chodzi o sztab sportowy tutaj i w tej kwestii. Być może jako czynnik, że tak powiem, czynnik ludzki, pewnie ładnie w pionie sportowym, ale to jest jeszcze, że tak powiem, sprawa otwarta. Ja mam pytanie, bo mówi Pan o tym garbie, który odziedziczyliście po poprzednikach. Prawdą jest, że ta rata wynikająca z planu spłaty zadłużenia na cały czas będzie rosła, tak? To na początku te obciążenia są mniejsze, a z czasem są większe. Nie, to jest tutaj, byśmy komunikowali, to są informacje ogólnie dostępne, tak, bo proces sądowy ma swoje, że tak powiem, reguły i prawidła i komunikaty. Zresztą przypomnę, że jesteśmy spółką prawa handlowego, a co najważniejsze spółką giełdową jeszcze, więc komunikaty nas obowiązują. Nie no, w układzie finansowym mamy 8 milionów rozłożone na 5 lat z równą ratą kapitałową, kwartalną na poziomie 400 tysięcy, tak? I to nie rośnie. I to w każdym kwartale mamy podobną ratę, tam się zawiesza odsetki w procesie restrukturyzacyjnym i tak dalej, więc zostaje kapitał i rata przypada na każdy kwartał. Pierwszą, jak zakomunikowaliśmy, uiściliśmy na koniec września, kolejna przypada na koniec grudnia i tak kwartalnie marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2019, tak? Ona jest priorytetem na przykład ważniejszym niż bieżąca organizacja klubu, bieżące wydatki, taka rata, co za nią się kryje coś bardziej niepokojącego? No, priorytetem jest generalnie stabilna sytuacja finansowa klubu i bieżąca i perspektywiczna, natomiast oczywiście to jest warunek główny powodzenia procesu restrukturyzacyjnego, tak? Ustalone są przez wierzycieli, przyjęte na głosowaniu, potwierdzone postępowaniem sądowym, pewne reguły rozłożone w czasie, w planie finansowym regulowania tych zobowiązań. To jest oczywiście no, priorytet jak jeden z wielu. Tak? Jeżeli na przykład tutaj w klubie nie zapłaci Pan trenerowi, to może Pan stracić funkcję, prawda? Czy dużo mogą zapisić licencję, a jeżeli nie spłacicie takie raty, to... No to jest kluczowe, terminowe regulowanie zobowiązań ustalonych procesem sądowym jest kluczowe dla funkcjonowania spółki, tak, w tym wypadku klubu sportowego. Tak. Należy się zobowiązań restrukturyzacyjnych wywiązywać, to będziemy czynić. Mamy rozłożony ten kapitał w czasie, no i nie zaniedbując innych płatności, tak, no, bo wszystkie są ważne. Proszę? Wniosek o likwidację może być zgłoszony. Finalnie tak. Nadzorca sądowy zgodnie z przepisami prawa, jeżeli byśmy nie regulowali terminowo zobowiązań układowych, to ma takie prawo z wystąpieniem o taki wniosek. Panie prezesie, tak patrząc na komunikaty giełdowe w październiku, dwie pożyczki łącznie na 500 tysięcy złotych. Bodajże 2 listopada się pojawiła informacja, że jeden z akcjonariuszy się zobowiązał do końca grudnia do spłaty tej pożyczki, czyli widać, że spółka jakby nie jest pozostawiona tu sama sobie, tylko jest też jakby dopływ tych środków z zewnątrz. No tak, no tak jak tu wspomniałem, no to dziedzictwo, które mamy, no i zapewnienie bieżącego funkcjonowania spółki finansowej jak najbardziej jest priorytetem. Natomiast no, spółki korzystają z różnych, że tak powiem, instrumentów finansowych. Przypomnę, że jest to podwyższenie kapitału, sponsoring, mówię o tych ważniejszych i główniejszych, jak również jeżeli potrzeba z takiego instrumentu finansowego jak pożyczka. No, robią to przedsiębiorstwa, robią to inne kluby sportowe, również jest tu wyjątkiem, tak? Natomiast cały czas mamy, że tak powiem, w kwestii płynnościowej tutaj na tym baczenie i jest to jeden z instrumentów, który, że tak powiem, z którego korzystamy aktualnie. Nie zaniedbując, tak, czy cały czas równolegle prowadząc rozmowy na temat podwyższenia kapitału i sponsoringu, tak. Ja pan wiesz, no, generalnie ta informacja o tej pożyczce to jest takie trochę o tyle niepokojące, bo kibice Ruchu wiedzą, w którym miejscu znalazł się ten klub przez te pożyczki właśnie, przez to rolowanie cały czas tych długów. I to jest de facto trochę pierwszy jakby taki, ja mam wrażenie, skaza na tych nowych ludziach Ruchu, że znowu sięgają po ten instrument, który jest oczywiście dopuszczalny, ale jest niepokojący. Jak pan przeszedł postawienie, żeby sądy, to 99% osób powie, że to jest... Ja wiem. Coś złego. Przypuszczać mogę, że to się kojarzy no, z historią, ale mówimy zupełnie o innych kwotach, tak, ile dobrze pamiętam, to były pożyczki tutaj rzędu 18 milionów, tak, w nierynkowych, że tak. To była miejska pożyczka, ale wcześniej zaczęło się od drobnych pożyczek, no, od Gorszy,
no to nie były, to chyba, o ile pamiętam, nie były drobne, natomiast były prowadzone na nierynkowych zasadach i z tego, że tak powiem, wzięła się później ta spirala, tak? No ale nie chciałbym tego tutaj dzisiaj oceniać, natomiast no my idziemy inną drogą, tak jak mówię, traktujemy to jako jeden z trzech ważnych instrumentów zachowania płynności i tak powiedziałem, oprócz podwyższenia kapitału, nad którym cały czas pracujemy, jak również ze sponsoringiem. Także to tu jest jakby bezpieczne, zapewniam, że to są bezpieczne proporcje. Mam pytanie, mam to już Wojciech Niemiec.pl do pana trenera. Jeżeli to spodziewamy się oczywiście powołania dla Mateusza Bogusza, jeśli dojdzie do skrótu, czy pan będzie wnioskował o przełożenie meczu ligowego, tak jak to do tej pory często bywało na tych niższych szczeblach, gdzie nie ma przerwy na mecze kadry? Na pewno będziemy to analizować wewnątrz sztabu. Ale tak jak powiedziałem, nie chciałbym, żeby drużyna była uzależniona od jednego zawodnika. Także tutaj wiem, że kilka takich właśnie decyzji wcześniej było podjętych dotyczących przełożenia spotkania, więc będę chciał popytać i dowiedzieć, jaka była geneza tych decyzji i później na tej podstawie podejmiemy decyzję odnośnie zmiany, czy jakby wysłania wniosku o zmianę terminu, czy ewentualnie pójdziemy swoim rytmem.